Czy w Austrii udało się całkowicie wyeliminować problem korupcji? Czy w tak poukładanym kraju kontrolerzy w ogóle mają się czym zajmować? Austria ma problem z korupcją, podobnie jak wszystkie inne państwa na świecie. Mój kolega powtarza, że nowoczesna demokracja ma po prostu nowoczesne formy korupcji. Także jest jeszcze w Austrii pod tym względem wiele do zrobienia. Dużo pracy mają zarówno organa ścigania, jak i instytucje kontrolne, takie jak Austriacka Izba Obrachunkowa. Zastanawiam się, czy możemy porównywać korupcję, z jaką mamy do czynienia w Austrii i w Meksyku, w Norwegii i na przykład w Rosji. Czy mówimy o tym samym zjawisku? Powiem tak. Pod pewnymi względami zjawisko korupcji jest podobne wszędzie, a pod innymi różni się. Ponieważ oczywiście w każdym kraju korupcja wygląda nieco inaczej. W jednym kraju dany problem zostanie nazwany korupcją, a w drugim to samo zachowanie będzie uznane za mniej lub bardziej normalne. Niemniej jednak w każdym kraju, także w Rosji i Austrii, można znaleźć takie formy korupcji, co do których zgodzimy się, że przynoszą szkodę państwu, jego obywatelom i gospodarce. Czy może pan podać przykłady konkretnych afer korupcyjnych, z jakimi w ostatnim czasie, w ostatnich latach mieliście w Austrii do czynienia? W ostatnich latach mieliśmy wiele przypadków przestępstw korupcyjnych z udziałem byłych polityków. Trwają postępowania w sprawie wykroczeń korupcyjnych popełnionych przez byłego ministra finansów czy byłego ministra spraw wewnętrznych. W przypadku byłego ministra finansów chodziło na przykład o prywatyzację apartamentów będących własnością państwa. Austriacka Izba Obrachunkowa badała tę sprawę i stwierdziła przypadki naruszenia prawa podczas tego procesu prywatyzacji. Jakie w pana opinii, w pana przekonaniu są powody tego wzrostu liczby zjawisk korupcyjnych w Austrii, w kraju o dojrzałej demokracji, w kraju stabilnym, dobrze zarządzanym, bogatym? To bardzo dobre pytanie, jednak szczerze mówiąc, nie znam poprawnej odpowiedzi. Nie sądzę, by w ogóle ktoś mógł jednoznacznie i wyczerpująco na to pytanie odpowiedzieć. Przede wszystkim korupcja w Austrii istnieje od zawsze, tak jak w innych krajach. To nie jest problem naszych czasów, ale zjawisko stare jak świat. W Austrii podjęliśmy wzmożone działania, mające zwalczyć korupcję w przestrzeni publicznej, w całym sektorze publicznym. A to może oznaczać tyle, że coraz więcej przypadków korupcji po prostu wychodziło na jaw. W ten sposób zwiększyła się w społeczeństwie świadomość występowania problemu korupcji. Może mamy więc do czynienia ze wzrostem tej świadomości, a niekoniecznie samego zjawiska. A co według kontrolera z Austrii jest najlepszą bronią w walce, w wojnie przeciwko korupcji? W Austrii staramy się postępować w oparciu o cztery filary. Chodzi po pierwsze o pracę organów ścigania, po drugie o działania prewencyjne, po trzecie o edukację, a po czwarte o współpracę, zarówno wewnątrz państwa, jak i tę współpracę międzynarodową. Dla wszystkich najwyższych organów kontroli, zwłaszcza dla Austriackiej Izby Obrachunkowej, to prewencja jest najistotniejsza. Staramy się więc kontrolować, w jaki sposób poszczególne instytucje zapobiegają korupcji i jakie wysiłki podejmują w walce z nią. Chcemy mieć pewność, że robią wszystko, co w ich mocy, by rzeczywiście zapobiegać temu zjawisku. To prevent corruption. Jak wygląda współpraca najwyższego organu kontroli Austrii z mediami? I czy w pana przekonaniu taka dobra współpraca z dziennikarzami jest bronią, może być bronią w walce z korupcją? Media odgrywają bardzo dużą rolę w walce z korupcją.
ponieważ mogą przyczynić się do zintensyfikowania działań najwyższych organów kontroli w zakresie zapobiegania temu zjawisku. Jeżeli media mówią na przykład o nieprawidłowym postępowaniu, o słabości systemu zapobiegania korupcji w danej organizacji, na przykład w ministerstwie, to instytucja ta będzie odczuwać dużo większą presję, żeby wdrożyć odpowiednie procedury. Bez ścisłej współpracy z mediami, prewencyjna działalność najwyższych organów kontroli nie byłaby tak skuteczna. Is not that effective.